Dzień dobry moi drodzy, sezon warzywny już coraz bliżej, tak więc nie będziemy się obijać i też zaczniemy uprawy jak najszybciej się da, ale z racji tego, że nasz kanał jest kanałem budowlanym, dlatego też nie zabraknie różnych patentów majsterkowych i konstrukcji, tak więc ci, którzy myślą, że w tym roku nasz kanał zamieni się w odcinki Mai w ogrodzie, bądźcie pewni, że tak się nie stanie, dlatego w dzisiejszym odcinku zbudujemy wieżę na truskawki. Ciekawi? To oglądajcie. Ogólnie bardzo popularnym rozwiązaniem do hodowania truskawek, jeśli ktoś nie dysponuje jakimś dużym areałem, jest tak zwana beczka na truskawki. Ale ma ona podstawowe jakby swoje minusy. Przede wszystkim ci, którzy mieszkają w blokach i mają do dyspozycji tylko niewielki balkon, nie będą mieli miejsca, żeby taką beczkę postawić, a z drugiej strony będzie potrzeba nam do zapełnienia jej bardzo dużo ziemi. Dlatego takim pośrednim rozwiązaniem będzie wieża na truskawki, do której budowy wykorzystamy rurę 200, rurę 75 bądź 50. Do tego będziemy potrzebowali jakąś agrowłókninę, keramzyt, ziemię, szlifierkę kątową, wkrętarkę, wiertła, kastrę budowlaną albo jakąś dużą doniczkę i w zasadzie trochę czasu. Tak więc zabieramy się za konstrukcję. Zacznijmy od początku. Nasza wieża będzie miała nasze truskawki z czterech stron, więc teraz musimy sobie zmierzyć po obwodzie naszą rurę. Ona ma 64 cm i podzielić na 4. Wychodzi 16, więc musimy sobie teraz podzielić na równe odstępy co 16 cm i wzdłuż sobie zaznaczyć linię. Jak wyznaczyć linię po długości, żeby nie szła nam na rurze powskos? Prosta sprawa. Bierzemy sobie poziomicę, przyczepiamy ją sobie do naszego stolika za pomocą na przykład poziomicy. Dokładamy sobie w miejscu naszego zaznaczenia do poziomicy i wtedy od początku do końca zaznaczamy. Jak widzicie, my już to żeśmy wykonali i już mamy to wykonane. Pozostaje nam jeszcze nanieść to na drugiej rurze i lecimy dalej. A dla tych, którzy nie dysponują poziomicą, stołem, ściskami, jest prosty sposób. Wystarczy wziąć kartkę papieru, obwinąć ją wokół naszej rury, żeby wyszła ta sama średnica. Na naszej kartce zaznaczamy sobie linię co 16 cm. Jeśli macie kartkę w kratkę, to już to będzie prostsze. Później nanosicie sobie naszą kartkę na rurę i odrysowywujecie, przeciągając co jakiś kawałek w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu po rurze i też sobie z tym poradzicie. Nasza rura została już nakreskowana. Kolejnym etapem, jak już mamy pionowe linie, musimy sobie zaznaczyć teraz poziome linie, tak żeby wyznaczyć miejsca naszych kieszonek. Wsadźmy sobie w naszą docelową kastrę bądź doniczkę naszą rurę. Zmierzmy, jaka ona jest wysoka. Tutaj mamy około 30 cm, czyli mniej więcej na 30 cm tu nie będziemy robić naszych kieszonek, bo tu będzie zasypana nasza doniczka keramzytem, tak żeby tworzyło nam drenaż. No i my akurat naszą wieżę robimy na 1,5 metra, czyli mamy kawałek, który ma metr i około półmetrową rurkę. Czyli tu sobie damy jedną kieszonkę i zaraz będziemy sobie mierzyć. Czyli tutaj najlepiej zrobimy sobie jedną kieszonkę w naszej rurze, czyli od 30 cm sobie mniej więcej zrobimy na 10, a tutaj od naszego kolejnego levelu, czyli naszej takiej zwężki, żeby nie ciąć, nie starać się robić kieszeni tutaj na tym zgrubieniu, bo tutaj wchodzi rura w rurę, to dajmy sobie jakieś z 5 cm wyżej i od tych 5 cm będziemy sobie rozdzielać co 20 cm. Czyli wyjdzie nam raz, dwa, trzy, cztery kieszenie na naszej pierwszej stronie. I tak robimy sobie, zaznaczamy po jednej stronie, natomiast kieszeń, która jest obok, będzie z przesunięciem o połowę. Czyli jeśli tutaj była nasza pierwsza, na następnej podciągamy sobie do góry o 10 cm i co 20 wyznaczamy. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w realu i będziecie wiedzieć, o co chodzi.
No i tak to, moi drodzy, wyglądało. Dla ułatwienia opisałem wam to jeszcze na schemacie, czyli nasze pola są szerokie na 16 cm, wysokie na 20, natomiast przesunięte względem siebie co 10 o pole. Obkręcając rurę wyjdzie nam coś takiego. I teraz, jeśli drogie panie będziecie wy to robiły, jeśli jesteście na tyle odważne, posłuszcie się szlifierką kątową, jeśli nie, możecie użyć zwykłej piłki ręcznej albo poproście swoich chłopów, żeby wam teraz te 16-centymetrowe kreski ponacinali. Co to znaczy mieć chłopa? Prawdopodobnie chodzi o męską służbę domową. Nasza rura jest już ponacinana, możemy przejść zatem do kolejnego etapu, jakim będzie formowanie naszych kieszeni. Do tego będzie nam potrzebna opalarka i butelka po winie, albo z winem, jak w naszym przypadku. Nie musi być pełna, ale u nas, jeśli się uda i nic nie skopiemy po drodze, to triumfalnie później to wino obalimy. Tak więc, co robimy? Bierzemy naszą opalarkę i w miejscu naszego nacięcia staramy się podgrzać naszą rurę na tyle, żeby była dosyć plastyczna. Później wkładamy naszą butelkę z winem, wypychamy kieszeń, zostawiamy na chwilę, a później jak już będzie taka kieszeń w takim kształcie, jaki nam pasuje, okładamy to miejsce zimnym kompresem z wodą, żeby usztywnić całość i potem wyciągnąć butelkę. Później nie powinno nam się nic zrobić, tak więc zabieramy się do tworzenia naszych kieszonek. I etap formowania naszych doniczek mamy za sobą. Trzeba przyznać, że jest to najbardziej długotrwały etap, ale jak już go pokonamy, to nasza doniczka zaczyna już wyglądać jak wieża truskawkowa. Ale teraz, żeby nasza wieża truskawkowa była zasilana wodą, musimy zadbać o to, żeby w jej środek, w tak zwany rdzeń, wsadzić rurę, która będzie tą wodę nam rozsączać po każdym levelu. Jak to zrobimy? Środek mamy akurat tak wyprofilowany, że ta 75 nam wejdzie spokojnie. Od samego spodu tutaj damy sobie jeszcze zaślepkę, żeby ta woda nam za szybko nie odleciała tutaj do keramzytu. I teraz przystawiamy sobie naszą rurę równo z naszą doniczką, naszą wieżą, i musimy sobie zaznaczyć miejsca, w których będą wypadały nasze truskawki. Obrobimy sobie to dookoła i w tych miejscach będziemy sobie to nawiercać. W momencie, kiedy będziemy zalewać tą rurę, woda przez te dziurki będzie się rozchodzić. I plan jest taki, że nawiercamy to najgęściej od góry i czym niższy level, tym będziemy zmniejszać ilość naszych otworów, żeby woda mogła się w pierwszej kolejności rozlać u góry. Ona i tak siłą grawitacji będzie szła do dołu i będzie się rozsączać, a tutaj będzie jak najwolniej sobie zlatywać, bo nawet jeśli tutaj same nasze dziurki słabo podleją nasze truskawki, to woda przesiączy się z góry do dołu i też zostaną podlane. Tak więc zabieramy się za wiercenie.
wieża już jest zrobiona. Przechodzimy do wrzucania ziemi i keramzytu. Najpierw wrzucimy keramzyt tak mniej więcej do tej wysokości, do naszej kastry. Nie wiem, czy do środka też będziemy też wsypywać, więc do środka też wrzucimy, żeby tam się ta woda, no wiecie, żeby był drenaż. No i później zaczniemy wrzucać ziemię i sadzić nasze sadzonki truskawek. Niestety za mało zakupiłam, bo myślałam, że będziemy robić to trochę inaczej. No ale dokupimy i tylko musimy się zastanowić, jaki rodzaj truskawek. Ale to zaraz Wam opowiemy. Wrzucamy keramzyt, ziemię i do Was wracamy. Keramzyt wrzucony i do środka i na zewnątrz. Będziemy teraz dosypywać ziemi. Ziemia musi być między 5,5 do 6,5 pH. Także to bardziej taki torf ma być. Odkwaszony torf. Także wrzucamy i będziemy sadzić nasze sadzonki. Nawet fajne przyszły do nas, bo my już kupiliśmy gotowe, nie wysiewaliśmy sami z nasion. Mówimy, pierwszy raz robimy truskawki, więc zróbmy już porządnie, żeby było dobrze, nie? Także wrzucamy ziemię. Voilà! Sadzonki posadzone. Niestety brakło nam 8 sztuk, musimy je dokupić. Pierwsze 4 na dole to są odmiany Hanoi. Następne 10 jest odmiany San Andreas. Hanoi będzie miało truskawki maj-czerwiec, tak przełom, a te San Andreas od maja do października. Więc długo będą sobie owocowały. I teraz się zastanawiamy, jakie 8 następnych musimy sobie dokupić, ale to przemyślimy. Mam nadzieję, że będzie dużo owoców. Pewnie w tym roku, nie wiem jak to tam jest, czy to od razu jest tak dużo tych owoców, czy to trzeba poczekać do następnego roku. Sprawdzimy, ale fajna opcja. W ogóle Łukasz tutaj jeszcze pod spodem włożył takie kółko jeżdżące z Ikei właśnie pod donicę. I będziemy mogli sobie fajnie je przestawiać. Na razie będzie stało w domu, ale jak się troszeczkę cieplej zrobi, to wystawiamy od razu na zewnątrz. Myśleliśmy, żeby to pomalować, ale stwierdziliśmy, że fajnie to w sumie wygląda, taki pomarańcz. Będzie pasowało do tarasu, nie? A i tutaj jeszcze sobie wysiejemy na dole na przykład bazylię czy miętę. Nawet chyba zaraz to zrobię, bo mam nasiona i sobie tutaj wysiejemy, żeby one sobie już rosły i żeby tutaj było, żeby się tutaj działo, żeby te pszczółki latały, to zapylały wszystko i żeby było dużo owoców. I od razu sprzedaj tipa, żeby 50 ładować. Tak, i polecam 50, 75 da radę, ale jest troszeczkę za duża moim zdaniem, więc lepiej sobie kupcie 50. Taka wieża razem z tą kastrą, bez oczywiście kółka jeżdżącego, bo to kółko jeżdżące kosztuje 100, ale mieliśmy akurat spod innego kwiatka. Także ta cała wieża bez sadzonek kosztowała nas 170 zł. Z rurami, właśnie z ziemią, z keramzytem i co jeszcze tam było? Ze wszystkimi elementami. Tak, z wszystkimi elementami kosztowała nas około 170 zł i zajmuje to mało miejsca, nie musimy się martwić o ściółkowanie na grządkach. Pewnie będziemy w przyszłości też robić jeszcze truskawki w grządkach, ale na razie spróbujemy sobie w tej wieży. Także zachęcam Was do zrobienia takich konstrukcji. Fajna zabawa i
tak naprawdę każdy może sobie to zrobić, nawet ludzie mieszkający w blokach, bo zajmuje bardzo mało miejsca. Możecie sobie nawet tutaj posadzić jakieś kwiatki, możecie sobie tutaj zrobić sałaty, no różne rzeczy. Także myślę, że to jest fajna opcja zajmująca mało miejsca i wszystko jest pod ręką, nie musimy nigdzie łazić, tylko po prostu podlewamy sobie od góry i to sobie tam się przesącza. Widzieliście na pewno, że właśnie owinęliśmy sobie agrowłókniną naszą rurę, tą 75, żeby ziemia nam nie zapchała tych dziurek, żeby mogła się spokojnie tam to wszystko podlewać i żeby się nic nie zapchało i żeby taka była kontynuacja tego podlewania. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Na pewno będziemy się powoli rozkręcać jeszcze z tymi tematami ogrodowymi, ale na razie powolutku, powolutku. Także ja wysiewam jeszcze nasiona jakichś ziół, a Was zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.